Dzień dobry Państwu. Telewizja Internetowa Niezależny Lublin. Witam Państwa, Ryszard Hołowicz. Święta, święta i po świętach. Poniedziałek był świąteczny. Był poniedziałek świąteczny. W związku z tym nie mieliśmy naszej audycji. I w związku z tym dzisiaj mamy dwóch znamienitych gości. Tradycyjnie w czwartki pan profesor Piotrowski. Redaktor Michalkiewicz. Dzień dobry panom. Dzień dobry, dzień witam dobry. Pana panów redaktorów i wszystkich państwa. Proszę państwa, no po świętach gruchnęła no, tragiczna, trzeba powiedzieć, rzecz. Mianowicie podczas konfliktu w Palestynie między Hamasem a Izraelem doszło do, no nie chcę opisywać, co to było, bo o tym będziemy rozmawiali, ale w każdym razie doszło do sytuacji, w której zginął polski wolontariusz, który pracował dla organizacji World Center Kitchen. I to była organizacja, która niosła pomoc Palestyńczykom. I jechały trzy samochody z konwojem. I izraelska armia konsekwentnie zbombardowała wszystkie trzy pojazdy, w wyniku czego siedem osób zginęło, w tym między innymi ten Polak. To będzie główny temat dzisiejszej audycji. W związku z tym prosiłbym o komentarze panów w tej sprawie. Może pan profesor Piotrowski? Przed chwilą wyświetlił się za nami artykuł, w którym w tytule i w lidzie napisano, że nie da się tego inaczej nazwać jak zbrodnią wojenną, czyli był to celowy atak na konwój humanitarny i tak jak pan redaktor wspomniał, ten portal wyświetlany za nami podaje, że po kolei trafiano w pierwszy samochód, osoby, które się uratowały, miały przesiąść się do drugiego, potem rakieta w drugi miała trafić i ostatecznie w trzeci i wszystkich zabiło. Także był to atak skoordynowany i przemyślany według tego, co czytamy nie tylko w polskich mediach, ale także w izraelskich mediach. I wracam do tego tytułu, w którym napisano i Lidu, że nie da się tego inaczej nazwać jak zbrodnią wojenną, no jako pierwszy w taki sposób określił ten akt wicemarszałek Sejmu pan Krzysztof Bosak. I gdy zamieścił stosowny wpis, to odpowiedział mu dosyć nerwowo, powiedziałbym atawistycznie, dyplomata izraelski, czyli ambasador Izraela w Polsce, wyzywając jego i przy okazji innych Polaków od antysemitów. I powstała burza, nie tylko medialna, ale i dyplomatyczna, i został ambasador albo poproszony, albo wezwany, bo polskie MSZ mówi, że prosi tylko ambasadora na rozmowę, chociaż powinni go wezwać i ma rozmawiać z wiceambasadorem, przepraszam, z wiceministrem spraw zagranicznych, Andrzejem Szejną, który jest odpowiedzialny za tę część świata akurat. I oglądałem audycję w telewizji, w której występował pan minister Szejna i nazwał to inaczej niż zbrodnią wojenną, mianowicie nazwał to po prostu morderstwem, czyli można to inaczej nazwać. Natomiast ambasador Izraela utrzymuje, że sprawa jest niewyjaśniona. Władze izraelskie sugerują, że to był przypadek, wypadek, ale po tej burzy medialnej i dyplomatycznej, bo włączył się do tego minister spraw zagranicznych Sikorski, dyplomata izraelski stonował i zaczął nawiązywać kontakt z rodziną Polaka z Przemyśla, który został zastrzelony po prostu. Czyli zbrodnia wojenna albo morderstwo, jak twierdzi polski MSZ. No i tu, jeśli można, od razu na marginesie odnieść się do sprawy pana ambasadora, który zaczął wypowiadać się w mediach. Ja obejrzałem prawie całą jego rozmowę z redaktorem Mazurkiem na kanale Zero, ale wiem, że też wypowiadał się w innych telewizjach i on po prostu podtrzymuje, że w Polsce jest antysemityzm
i wygląda to bardzo, bardzo niedobrze. I na zakończenie odpowiedzi na to pytanie chciałem jednak przypomnieć taką scenkę z Parlamentu Europejskiego, kiedy Brytyjczycy zdecydowali o wyjściu z Unii Europejskiej, to po referendum Parlament Europejski powołał specjalnego koordynatora, czyli osobę odpowiedzialną z naszego wówczas ramienia za Brexit, za rozmowy z Brytyjczykami w sprawie Brexitu. I wyznaczono Guy Verhofstadta, znanego, można go nawet określić jako pieniacza politycznego. No i wówczas wystąpił Nigel Farage i powiedział, że w tej Izbie w Parlamencie Europejskim jest 700 kilkudziesięciu posłów i polityków. I czy nie można było wybrać choć jednego, który by choć trochę lubił Wielką Brytanię? Więc odnosząc się do sytuacji z ambasadorem z Izraela, też można by zadać tego typu pytanie. No, czy taki kraj jak Izrael nie mógłby wybrać dyplomaty, który by choć trochę lubił Polskę i Polaków? Dziękuję bardzo. A pan redaktor Michalkiewicz? No ja bym tutaj nakreślił szersze tło, bo właściwie nie bardzo wiadomo, dlaczego Izrael dopuścił się celowej zbrodni wojennej. Chciałbym tę zagadkę wyjaśnić, ale zanim przystąpię do wyjaśnienia, to przypomnę, jak to było w przypadku operacji pokojowej w Iraku. Otóż operacja pokojowa w Iraku została rozpoczęta pod pretekstem, że złowrogi Saddam Hussein wyprodukował broń masowej zagłady. No i kiedy operacja pokojowa już zakończyła się sukcesem, Saddama Husseina powieszono po uprzednim tam przesłuchaniu trzeciego stopnia, to wywiady całego świata zachodziły w głowę, gdzie ta broń masowej zagłady jest, bo nikt nie mógł jej znaleźć. I dopiero pan redaktor Bronisław Wilstein, nie ruszając się z Warszawy, spenetrował prawdę jednym rzutem oka i poinformował świat, że Saddam Hussein ukrył tę broń masowej zagłady w miejscach niemożliwych do wykrycia. No to od razu wszystko stało się jasne i operacja pokojowa nabrała cech operacji sprawiedliwej. Otóż warto wrócić do początku tego, co pan profesor nazwał konfliktem z Palestyńczykami. To moim zdaniem nie jest odpowiednia nazwa, dlatego że mamy do czynienia tam z ostatecznym rozwiązaniem, z operacją ostatecznego rozwiązania kwestii palestyńskiej w Strefie Gazy. Jak się zaczęła ta operacja? Ano zaczęła się od tego, że Mossad, który jest, uchodzi za najlepszy wywiad na świecie i zresztą słusznie. Dlaczego słusznie? Dlatego, że Żydzi są prawie we wszystkich krajach. No może z wyjątkiem Korei Północnej, chociaż nie jestem do końca pewien. W związku z tym Mossad ma wszędzie informatorów, być może nawet jakichś tam agentów, no i dzięki temu jest sprawny. I ten najsprawniejszy wywiad na świecie oślep i ogłuch, bo zupełnie nie potrafił nikogo uprzedzić, w ogóle nie zauważył masowych przygotowań do zmasowanego ataku rakietowego na Izrael. A przecież w Strefie Gazy, no ja zakładam uprzejmie, że w Strefie Gazy Mossad ma konfidentów na pęczki. Tam jeden konfident na drugim siedzi i trzecim pogania. W związku z tym podejrzewam, że ci konfidenci dostali polecenie, żeby przygotować ten zmasowany atak, który pójdzie na konto Hamasu. No a to dzięki temu Izrael będzie mógł przeprowadzić święte prawo do obrony. Święte prawo do obrony. No i co się stało, kiedy Izrael rozpoczął realizowanie swojego świętego prawa do obrony? Przygalopował do Tel Awiwu prezydent Joe Biden, żeby ucałować stopy Benjamina Netanyahu, który z człowieka podejrzanego i tam kandydata do więzienia natychmiast awansował na bohatera narodowego Izraela, tak jak Stefan Bandera na bohatera narodowego Ukrainy, i stanął na czele rządu jedności narodowej, więc natychmiast wyleczył się politycznie. No a operacja
ostatecznego rozwiązania kwestii palestyńskiej, jak wiemy, posuwa się do przodu. Co prawda stało się tak, że zahaczyła ona o rok wyborczy w Stanach Zjednoczonych i prezydent Biden, który nie chciałby wianuszka stracić jako tutaj reprezentant wolnego świata i w ogóle tych wszystkich humanitarnych dyrdymał, no to kręci nosem tam na te poszczególne elementy operacji ostatecznego rozwiązania, a to mu się nie podoba, a tamto mu się nie podoba, a o wam to mu się nie podoba, ale Benjamin Netanyahu to rozumie, że prezydent Joe Biden musi kiwać palcem w bucie, żeby zrobić dobre wrażenie, ale się tym nie przejmuje i robi swoje. I kiedy się w ramach operacji ostatecznego rozwiązywania kwestii palestyńskiej udało się zepchnąć tych Palestyńczyków, którzy jeszcze tam pozostali przy życiu albo nie uciekli, do miejscowości Rafah na pograniczu z Egiptem. I tam wojsko izraelskie, to znaczy izraelskie siły obronne, przepraszam bardzo, bo to tak jak Armia Czerwona nigdy nikogo nie napadła, tylko zawsze wkraczała. A po co wkraczała? Żeby wyzwolić tych wszystkich, gdzie tam wkroczyła. No to tu izraelskie siły obronne oczywiście tylko się bronią, ale pamiętamy z nauk pruskiego teoretyka wojny Karola von Clausewitza, że najlepszą metodą obrony jest atak. No i kiedy udało się tych Palestyńczyków tam podgarnąć w tym Rafach na kupkę, żeby ich wymłócić, a nawet specjalnie ich nie młócić, bo po co amunicję zużywać i tam ich zabijać, kiedy można ich głodem wziąć i chorobami i tak dalej, to jakieś szwajn zaczęły organizować konwoje z pomocą humanitarną, no i tam dowozić im żywność, lekarstwa, takie różne rzeczy. No i co tu zrobić z tymi zuchwalcami? Zabronić im tego nie można, bo to prezydent Joe Biden natychmiast groźnie kiwnąłby palcem w bucie. Ale w związku z tym rada w radę uradzono, żeby przez pomyłkę zbombardować ten konwój. No i tak się stało. I proszę państwa, jaki znakomity rezultat. Ta organizacja, która te konwoje organizowała, natychmiast aluzję paniała i wycofała się z całej tej operacji. Dzięki czemu można będzie już bez żadnych przeszkód zakończyć operację ostatecznego rozwiązywania kwestii palestyńskiej. No i teraz ambasador Izraela. Od kiedy to, przepraszam bardzo, panie redaktorze, panie profesorze, od kiedy to przedstawiciel bezcennego Izraela ma cokolwiek wyjaśniać głupim gojom? No to przecież to świat nie widział takiej zuchwałości, a jeszcze w dodatku pan wicemarszałek Bosak ośmielił się nazwać to zbrodnią wojenną. No to natychmiast pan ambasador izraelski zareagował prawidłowo i nieubłaganym palcem dźgnął pana marszałka Bosaka w chore z nienawiści oczy, że mu zarzucił mu antysemityzm. Ponieważ wie, że my w Polsce szalenie się przejmujemy tymi oskarżeniami o antysemityzm, zaraz zaprzeczamy, że to nieprawda, że tu przyjaźnimy się z Żydami i tak dalej. Każdy ma swojego Żyda, przyjaciela. Otóż pan świętej pamięci, pan mecenas Ryszard Parulski zachowywał się całkiem inaczej. Otóż on miał poglądy narodowe, w związku z tym często był oskarżany o antysemityzm. No i on się nie spierał, że tam nie jest, nie wypierał się, że jest wielbłądem i tak dalej, tylko teatralnym gestem rozkładał ręce i mówił: antysemityzm, piękna idea. Otóż gdybyśmy w ten sposób reagowali na tego typu oskarżenia płynące z Izraela i z rozmaitych tam innych ośrodków żydowskich, no to by, tak jak Wojciech Cejrowski odczarował słowo ciemnogród. Jak Gazeta Wyborcza zaczęła go dźgać w oczy, że tu ciemnogród i tak dalej, to on zorganizował imprezę pod taką nazwą. No i Gazeta Wyborcza z podkulonym ogonem musiała się z tego wycofać, z tego nazewnictwa. Otóż moim zdaniem nie trzeba się tym przejmować.
No a czy ambasador izraelski był wezwany czy poproszony? Jasne, że był poproszony. Ja sam czytałem komunikat księcia małżonka Jarosława Sikorskiego, że on uprzejmie poprosił ambasadora Izraela o złożenie wyjaśnień. Nie tylko go poprosił, bo wzywać to można ruskiego ambasadora, ale izraelskiego to można tylko uprzejmie prosić. W przeciwnym razie izraelski ambasador tutaj rozpęta, że tak powiem, klangor na cały świat, że tu antysemityzmu się pleni i tak dalej. No i tu co w związku z tym? Ciekawe, czy teraz na to wezwanie, czy na uprzejme zaproszenie izraelski ambasador zareaguje, czy też nie będzie się zniżał do tego poziomu i zignoruje to i żadnych wyjaśnień głupim gojom nie udzieli. Od kiedy to? Kto to widział, żeby szlachtę przed sądy pozywały chłopy? No wyjaśnień żądały chłopy. No takich rzeczy się nie robi. To powinniśmy zostać już odpowiedzialni. Tyle lat jesteśmy tresowani i jeszcze ta tresura nie daje wystarczających, zadowalających efektów. Tutaj jeśli można, to chciałem tylko dopowiedzieć, bo pan redaktor słusznie wspomniał, że tego typu posługiwanie się częste zwrotem antysemityzm w Polsce prowadzić może i powinno do tego, aby się na to uodpornić. I ja osobiście uważam, że już większość społeczeństwa na to się uodporniła. Dlatego też powiedziałem, że ten dyplomata izraelski zachował się atawistycznie, bo tak przypomnijmy sobie jeden odcinek 40-latka, kiedy tego dawnego 40-latka, kiedy on leżał na serce w szpitalu. I tam z nim w pokoju leżały różne osoby, różnych zawodów, także kelner, ale na dole był portier, który nie chciał słuchać, jak przychodziła wizytacja, czy to rodziny, czy z zakładu pracy, jak się kto nazywa i gdzie kierować, tylko jak mówiono dyrektor, no to na kardiologię, bo wiadomo, że na serce, a jak był to kelner, to na ortopedię od razu, choć też leżał na kardiologii. I tak samo tu mówię, ambasador się zachowuje podobnie. Jeśli słyszy, że Polak coś mówi, no to natychmiast włącza mu się płyta antysemityzm. To nie powinno już mieć miejsca, moim zdaniem, w relacjach dyplomatycznych. No i to dyskwalifikuje ambasadora, bo panie redaktorze, szanowni państwo, no to czy słyszał ktoś, żeby Niemców nazywać antysemitami, albo żeby ambasador Izraela w Niemczech mówił i dawał wywiady i twierdził, że Niemcy są antysemitami? No nie. No i jeszcze jedno zdanie do tego ataku na konwój, tu jest pełna zgoda, że to z pewnością było zaplanowane. Odwoływał się pan redaktor do Karla Clausewitza. On zwykł był twierdzić, że każdą wojnę rozpatruje się na trzech poziomach, czyli działania racjonalne pozostawia rządowi, fantazję twórczą dowódcom, a nienawiść ludowi, emocje ludowi. No i tutaj bez wątpienia były podjęte działania racjonalne. No i to takie, żeby, jak zostało powiedziane, żeby po prostu odstraszyć tę organizację i inne organizacje. Powiedział pan, że takie zachowania, jakie tu zaprezentował izraelski ambasador, nie powinny mieć miejsca. Otóż dopóki my się przejmujemy takimi wyzwiskami, to ambasador będzie z nich korzystał. Gdyby na przykład ktoś się ośmielił i ambasadorowi powiedział, no a gdyby nawet w Polsce był antysemityzm, to czy to coś zmienia w ocenie tego wydarzenia, które się tam miało miejsce w Strefie Gazy? Przecież to niczego nie zmienia. To po pierwsze. Po drugie, wspomniał pan, że ambasador Izraela w Niemczech nie wytyka Niemcom antysemityzmu. To jasne, bo już Konrad Adenauer z tym prezydentem Izraela, premierem Ben-Gurionem, załatwił w 1960 roku w Nowym Jorku, że antysemitami to byli naziści, a nie Niemcy.
Naziści, wymarłe plemię zupełnie, które nawet mówiło specjalnym nazistowskim językiem. W związku z tym Niemców dzisiaj o cokolwiek nie można. Dlaczego? A dlatego, że Izrael i organizacje żydowskie przemysłu Holokaustu wzięły 100 miliardów marek za to. A od Polski dopiero się domagają realizacji roszczeń majątkowych. W związku z tym oskarżenia o antysemityzm jak najbardziej. A my się jeszcze w dodatku przejmujemy tymi oskarżeniami, tam próbujemy udowadniać, że nie jesteśmy wielbłądami i tak dalej. No to wyobrażam sobie, jak się ci izraelscy dyplomaci w skrytości zacierają ręce, aleśmy tym głupim gojom zadali śmiertelnego. No więc ja to, jeśli jeden jakiś wniosek mamy z tego wyciągnąć, to po prostu dać do zrozumienia i to z pewną ostentacją nawet, że te oskarżenia o antysemityzm to będą nam zwisać kalafiorem. No i zobaczymy, co wtedy Żydowie zrobią. Tak, tylko wracając do dyplomacji, no to mimo wszystko każdy kraj stara się mieć profesjonalną dyplomację, a nie działać atawistycznie. Wiele jest definicji dyplomacji i dyplomaty. Jedna z nich brzmi, że dyplomata dwa razy pomyśli, zanim nic nie powie. I w ambasadzie izraelskiej w Warszawie ja sam poznałem osoby, które no, spełniały te kryteria, o których tu mówię, jak chociażby jeszcze parę lat temu była pani Ruth Cohen-Dar, którą poznałem osobiście, wiceambasador Izraela w Polsce, no i prezentowała całkiem inną postawę niż ambasador obecny, to tak na marginesie. No ale oczywiście i te sprawy finansowe są opisane też w literaturze historycznej, w takiej książce 7 milion, o ile dobrze sobie przypominam. Także tak, tak, to co pan redaktor mówił, tam jest opisane. Chciałbym dodać jeszcze do tego, tutaj wie pan tu nazywa postępowanie ambasadora atawistycznym. Ono, tu, proszę pana, jest bardzo dobrze teoretycznie podbudowane i to nie przez izraelskich obywateli, tylko przez panią profesor Barbarę Engelking. Co pani profesor odkryła w swoich tutaj odkryciach naukowych? To, że śmierć głupiego goja, a ten Damian Sobul to głupi goj z Przemyśla, to jest zagadnienie właściwie w kategoriach takich biologicznych tylko można rozpatrywać. Podczas kiedy śmierć Żyda to jest wydarzenie metafizyczne, które wstrząsa całym wszechświatem. No to dlaczego ambasador Izraela ma nie myśleć w ten sposób? On w ten sposób myśli. To nie jest myślenie atawistyczne. To jest myślenie zgodne z nauką przodującą, jak to nazywał Józef Stalin. No właśnie, panowie, a były takie czasy, że ambasadorem Izraela w Polsce był ktoś na przykład pochodzenia polskiego, który na przykład zupełnie dobrze mówił po polsku. Jakie znaczenie według was ma to, że jak to mówi pani doktor Kurek, pan Jakow Liwne jest Litwakiem? On jest czystej krwi Moskwianinem, on się urodził w Moskwie. Ale z tego, co wiemy, to w wieku 7 czy 8 lat właśnie wyemigrował do Izraela, tam przeszedł szczeble edukacyjne, kariery i był na placówce moskiewskiej też i potem był w Niemczech, jak pamiętam, i potem znowu w Moskwie i w wywiadzie przywoływanym już wcześniej przeze mnie pokazywał redaktor bodajże jego zdjęcie w furażerce nawet czerwonoarmisty i on też się z tego tłumaczył, że nie tylko on, ale i inni ambasadorowie też przywdziewali takie czapeczki. Oczywiście proszę zwrócić uwagę na przykład na Stany Zjednoczone teraz. No to mamy syna Zbigniewa Brzezińskiego, który też i mówi po polsku, przynajmniej komunikuje się po polsku i widać, że ma pewien sentyment do naszego kraju.
Naturalnie nie należy z tego wyciągać żadnych daleko idących wniosków, bo on jest po prostu delegatem potężnego mocarstwa i państwa i reprezentuje jego interesy, ale jeśli mówimy już o tego typu zachowaniach czy nawiązywaniu kontaktów, bo od tego jest ambasador, a także łagodzeniu pewnych kwestii, no to on na pierwszy rzut oka i też można użyć takiego sformułowania, że atawistycznie dla nas Polaków jawi się jako swój chłop, tak? Czyli no, pamiętamy Zbigniewa Brzezińskiego, który tu przyjeżdżał, był przecież na Kulu, był oklaskiwany. No więc jak Zbigniew Brzeziński był doradcą do spraw bezpieczeństwa prezydenta Cartera, to inna sprawa, czy dobrze mu doradzał, czy nie, bo Stefan Kisielewski miał inne na ten temat poglądy, ale był osobą bardzo znaną i cenioną w Polsce. Wobec tego, jeśli przyjeżdża taka osoba, to już na wejściu ma, nazwijmy to, fory. Natomiast tutaj oczywiście przy tego typu wypowiedziach jest jemu wyciągane, że on właściwie jest zwolennikiem Putina, że myśli innymi kategoriami, bo stamtąd pochodzi. Proszę zwrócić uwagę, że Polska też ma głos przy akredytacji, czyli przy agreement i zgodzie. I teraz, jeśli by Polska miała w miarę funkcjonującą dobrze dyplomację, to mogła w sposób delikatny nie dopuścić do tego, aby tego typu osoba tu do nas przybyła. Ale przypomnijmy, że Polska nie ma ambasadora w Izraelu od blisko 3 lat. Jeden ze znanych portali doszło tam do konfliktu. Przypomnę, że pan ambasador polski, tam pan Marek Magierowski, został po prostu opluty na ulicy. I na przykład tutaj nie było mowy o jakimś akcie terrorystycznym, został opluty i został odwołany. Od tego czasu te stosunki się zaostrzyły i Andrzej Duda, dzisiaj nazywany prezydentem, zapowiadał wielokrotnie, że wyśle tam ambasadora, ale nie mamy ambasadora. Jak mówię, jeden ze znanych portali internetowych w ubiegłym roku opublikował listę ambasad, które są puste od roku, 2, a nawet 3 lat. I tam też się znalazło, na przykład w Czechach nie mieliśmy ambasadora przez ponad rok i doszło do tego konfliktu w Turowie. Tam, jeśli sobie przypominam, to nawet w Brazylii chyba od 3 lat nie było ambasadora. No więc to są zaniedbania polskiego MSZ-u i to poprzedniej także ekipy. Że małżonek zapowiedział, że aż 50 odwoła. No to już nigdzie nie będziemy mieli ambasadorów. No i chcę powołać charge d'affaires. No to po prostu panie jest żart. Panie profesorze, ja tu postrzegam pewną logikę w postępowaniu księcia małżonka. Ponieważ jak wiadomo, jak powszechnie wiadomo nawet powiem, nasi umiłowani przywódcy uprawianie prawdziwej polityki mają surowo zakazane od naszych sojuszników. No to po co tam jeszcze ambasadorowie? Wie pan, ja bym w ogóle, nie wiem, czy nie byłoby celowe polikwidowanie tych wszystkich ambasad, a na koniec zwinięcie państwa polskiego, bo wystarczy, że Reichsführer Ursula von der Leyen się w naszych sprawach wypowie. No i tyle, a my dowiemy się z gazet, co tam postanowiono i wystarczy. Natomiast proszę nie podpowiadać, panie redaktorze, panu Sikorskiemu, bo on już to robił. Ja w poświątecznym czynie społecznym tutaj taki projekt racjonalizatorski podsuwam. Natomiast serio to chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Skupić się na antysemityzmie. Otóż co to jest ten antysemityzm? To ani panowie, z całym szacunkiem, ani ja, my w tej sprawie nie mamy nic do gadania. O tym, co jest antysemityzmem, a co nie jest, to decyduje Liga Antydefamacyjna w Nowym Jorku. No i jakie opinie Liga Antydefamacyjna w Nowym Jorku przykładowo uznaje za antysemickie? Na przykład takie, że środowiska żydowskie w Stanach Zjednoczonych mają duży wpływ w sektorze finansowym, w mediach i w przemyśle rozrywkowym. Każdy, kto trochę chociaż zna Stany Zjednoczone, to wie, że to prawda. Że to po prostu prawda. Co z tego wynika? Że Liga Antydefamacyjna stawia znak równości między antysemityzmem i spostrzegawczością.
No i właśnie pan ambasador Izraela taki znak równości postawił, wytykając nieubłaganym palcem panu marszałkowi Bosakowi antysemityzm tylko dlatego, że on jako spostrzegawczy człowiek nazwał ten incydent w Strefie Gazy zbrodnią wojenną. No to mówię, to tylko utwierdziliśmy się w tym przekonaniu, że pan ambasador stosuje się do zasad zaproponowanych czy ustanowionych przez Ligę Antydefamacyjną w Nowym Jorku. I tyle. I to, czy on tam pochodzi z matki obcej, krew jego, dawne bohatery, to nie wiem, no to kiedyś Julian Tuwim napisał taki wiersz pod tytułem Rodowód. Oto rodowód jest rodziny żony WR-a Włażyny. No to można by, być może, że można by ten wiersz zastosować przy odpowiednich korektach do pana ambasadora, ale nie ma takiej potrzeby, bo on swoje wie, a my też powinniśmy swoje wiedzieć. To oczywiste, tylko że jednak on jest dyplomatą i w wywiadzie z dziennikarzem, panem Mazurkiem, dziennikarz próbował go porównać do siebie i poglądy swoje zrównywać i nie dał się wciągnąć na to poletko i powiedział, jak pan redaktor mówi, skąd on jest, powiedział, że jego rodzina jest z Łodzi i widział tam wiele napisów oczywiście antysemickich, a przyciśnięty przez redaktora i pytany o to, czy podpisałby się pod słowami, że każdy Polak wysysa antysemityzm z mlekiem matki, to nie chciał zaprzeczyć, choć go dociskał. Ale mamy tu dwa poziomy. Jedna to jego przekonania i to, co mimo wszystko nazywam atawistycznym odruchem przyrównywania Polaków do antysemitów, a druga to dyplomacja. Nie może ambasador kraju jakiegokolwiek obrażać marszałka, w tym wypadku wicemarszałka Sejmu i to jeszcze przedstawiciela ugrupowania, które ma ponad 7% weszło do Sejmu, a ma teraz 10%, czyli 10% Polaków. To de facto powinno równać się wydaleniu takiej osoby z naszego kraju i poproszeniu, żeby przysłali normalnego dyplomatę. Zobaczymy, czy nasi umiłowani przywódcy, to znaczy książę małżonek, no i premier Tusk, który mu tam tę fochę ministra spraw zagranicznych załatwił, czy oni się zdobędą na taką desperacką odwagę? Moim zdaniem się nie zdobędą. No dopiero by tam to Donald Tusk, a książę małżonek prędzej by splamił mundur, niż odważył się na coś takiego. A poza tym, panie redaktorze, no to nawiązuję do tej, panie profesorze, nawiązuję do tej rozmowy z redaktorem Mazurkiem. Od kiedy to przedstawiciel eksportowego narodu żydowskiego ma się tłumaczyć ze swojego postępowania przed jakimś głupim gojem? Za przeproszeniem redaktora Mazurka, ale ja tylko używam tej terminologii, jaka jest bardzo popularna wśród, że tak powiem, w środowiskach żydowskich. Więc nie ma żadnego powodu. I jak to pan mówi, że nie może ambasador się tak zachowywać? Jak Bolesław Piasecki mówił, że jeżeli coś istnieje, to znaczy, że jest możliwe. Jeżeli tak się zachował, to znaczy, że może. I on to wie doskonale. I on to doskonale wie, że może. Nawet jakby opluł księcia Małżonka, to ten przez grzeczność by udał, że nie zauważył tego. Słowo nie może użyłem w znaczeniu nie powinien tak zrobić, a jeśli tak zrobi, bo można zrobić wszystko, tak? Można narobić na wycieraczkę komuś, ale nie powinien tego zrobić, a jeśli to robi, to musi się to wiązać z konsekwencjami dyplomatycznymi. No to bardzo możliwe, że książę małżonek pokornie poprosi ministra spraw zagranicznych Izraela, bezcennego, żeby tu wymienił ambasadora.
a minister spraw zagranicznych bezcennego Izraela udzieli mu odpowiedzi wymijającej. I na tym się ten incydent wyczerpie. Bo no mówię, jeszcze tego brakowało, mimo że książę małżonek jest księciem małżonkiem, no ale to bez przesady, jest tylko małżonkiem. Dobrze, panowie. Przejdźmy do omawiania innych tematów. Nie ma to jak robić interesy po niemiecku. Wiele mówi się o tym, że Ukraińcy będą prosili Niemców o odbudowę po wojnie z Rosją, a okazuje się, że Niemcy robią podczas wojny interesy i to z Rosjanami, jeśli chodzi o odbudowę. RMF FM podało taką wiadomość, że do odbudowy zniszczonego podczas wojny, okupowanego przez Rosjan Mariupola, przystąpiła jedna z firm niemieckich. Jak wam się podoba taka zdolność do robienia interesów? No wiadomo, nie od dzisiaj, że najlepsze interesy robi się na wojnie i to można odwołać się i do Stanisława Wokulskiego i do innych. A jeśli idzie o biznesy, to co nie jest zabronione, jest dozwolone, więc jak sądzę, ta firma, bo chyba idzie o firmę Knauf, znalazła jakieś wyjście bądź lukę umożliwiającą prowadzenie intratnego biznesu. Z tego co wiemy, to szef tej firmy był konsulem honorowym Rosji w Niemczech. A taka osoba ma kontakty i to przede wszystkim z biznesem. No i Niemcy, jak widzimy, co wielokrotnie mówiłem też w tym programie, zawsze grały na dwóch fortepianach, czyli jeden fortepian to powiedzmy jest pani Ursula von der Leyen i Unia Europejska, która bardzo drży i rozdziera szaty, że ta wojna trwa i nakłada sankcje, a z drugiej strony zawsze jeszcze przed tą wojną na Ukrainie, jak to się nazywa eufemistycznie pełnoskalową, czyli przed tą wojną, z którą teraz mamy do czynienia, bo wiadomo, że to trwa już od 10 lat, ale prowadziła biznesy poprzez powiedzmy Gerharda Schrödera, byłego kanclerza Niemiec, który był takim otwieraczem drzwi, door openerem. I w tej chwili no, widzimy, że również prowadzone są biznesy drugim torem, a z tego co wiem, no to znaleziono taką lukę, że nie można bezpośrednio wspierać działań zbrojnych Federacji Rosyjskiej, ale co nie wspiera działań zbrojnych, to jest tam dozwolone, no ale okazuje się, że pieniądze jednak płyną z Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. No powiedzmy sobie szczerze, gdyby Niemcy chcieli, no to natychmiast wprowadziliby stosowne regulacje, które by tego zakazywały, ale z pewnością nie chcą tego robić. Panie redaktorze, otóż pan wspomniał, że prezydent Zełenski dopiero ma poprosić Niemcy o to, żeby tam uczestniczyły w odbudowie Ukrainy. A najwyraźniej Putin już to zrobił, już poprosił. No i Niemcy są państwem poważnym. Jak ktoś je o coś prosi, to one starają się tej prośbie zadośćuczynić. I tyle. Państwa w ogóle dzielą się na dwie kategorie, na państwa poważne i pozostałe. Niemcy są państwem poważnym w odróżnieniu od na przykład naszego państwa, które należy do kategorii pozostałych. Okej, no to jeszcze przejdźmy na rynek zupełnie krajowy. Najwięcej mówi się w tej chwili o Funduszu Sprawiedliwości. Z tego funduszu wiele milionów, a właściwie przez lata miliardów złotych poszło na różne organizacje. I teraz ci, którzy są przy władzy, no, wzięli się za porządkowanie tego wszystkiego. Przy czym to polega na tym, że wielu organizacjach, które otrzymywały dotacje, są prowadzone w tej chwili różne kontrole z różnych ministerstw. Te dotacje często są wstrzymywane. A na przykład ta Fundacja Profeto, jej szef, ksiądz Olszewski, został zatrzymany i przebywa w areszcie.
Czy należało się tego spodziewać? Czy idzie to w dobrą stronę? Jak panowie to oceniają? No należało się tego spodziewać, dlatego że jedynym programem gabinetu Donalda Tuska jest przeprowadzenie kuracji przeczyszczającej we wszystkich strukturach państwa. To jest jedyny program. To tam jeszcze umizgi wobec tych kobiet, żeby tam pigułkę miały i tak dalej. No ale to są takie marginalne sprawy. Natomiast zasadniczą sprawą jest przeprowadzenie kuracji przeczyszczającej. No i tu jest wykorzystany, okazuje się, że słuszna myśl, raz rzucona w powietrze, prędzej czy później znajdzie swojego amatora. Przypomnę, że areszt wydobywczy wynalazł nie kto inny jak Zbigniew Ziobro. Na czym polega areszt wydobywczy? Bierzemy delikwenta, zamykamy go w areszcie, no i zobaczymy, czy nam coś powie, czy tam będzie zatwardziały w swojej zatwardziałości. No i mimo krytyki Zbigniewa Ziobry, to koncepcja aresztu wydobywczego przyjęła się i Platforma Obywatelska też stosowała areszt wydobywczy, na przykład na osobie Petera Fogla. To się zresztą skończyło dla Donalda Tuska w sposób nieoczekiwany, bo omalże nie przypłacił tego, no nie powiem, że utratą życia, ale utratą stanowiska premiera i tak dalej. Trzeba było panią Ewę Kopacz awansować tam i te psiapsiółki wszystkie. Także tak. No i w związku z tym teraz ksiądz Olszewski został aresztowany w ramach aresztu wydobywczego. No i zobaczymy, tam księża Sercanie twierdzą, że to krzywda mu się dzieje, ale to w przypadku aresztu wydobywczego nie chodzi o to, czy się krzywda dzieje, czy nie, tylko czy nam coś powie, czy nam nic nie powie. Czekamy, na razie jesteśmy w tej fazie, że czekamy, aż panu ministrowi Bodnarowi uda się dokonać kuracji przeczyszczającej w wymiarze sprawiedliwości, to znaczy w prokuraturze i w sądownictwie, i w sądach niezawisłych. Jeżeli uda mu się to zrobić, a on wszystko robi, widać, że ma carte blanche ze strony Reichsführerin Urszuli von der Leyen, no to w ten sposób wiele miejsc w prokuraturze i sądach się opróżni. I na te miejsca pan minister Bodnar mianuje fagasów wskazanych mu przez stare Kiekuty i przez niemiecką BND. I wtedy się zacznie rzeź, no nie powiem, że niewiniątek, bo to nie ma ludzi niewinnych. Niewinni to byli tacy karabinierzy, to już mało kto pamięta, którzy zostali uniewinnieni przez sąd amerykański. Jak przyleciał samolot z nimi na Okęcie, to tłumy ludzi się zbiegły i nawet sam generał Jaruzelski przyjechał, bo on też chciał zobaczyć, jak wyglądają ludzie niewinni. A teraz człowiek niewinny to jest rara avis w Polsce. W związku z tym tam nie będzie rzezi niewiniątek, ale posypią się piękne wyroki. No i w ten sposób wkroczymy, bo już to oznacza, że zamknęliśmy definitywnie etap III Rzeczypospolitej, która, przypomnę, funkcjonowała według niepisanej zasady: my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. I teraz wkraczamy w etap generalnego gubernatorstwa, w którym nie będzie miejsca na żadne polskie safandulstwo, tylko będzie dyscyplina. No i tyle. Może warto nakreślić szersze tło. Wielokrotnie mówiłem w tym programie, że władza PiSu, czy też humorystycznie nazywanej Zjednoczonej Prawicy, zasadzała się na dwóch filarach, na kłamstwie i na przekupstwie. I aby kogoś przekupić, trzeba mieć pieniądze i oni garściami czerpali, a nawet innymi większymi jeszcze naczyniami z budżetu polskiego. I tak powstały księstewka, na które godził się Jarosław Kaczyński, że tam pan Sasin et consortes mieli spółki Skarbu Państwa, Orleny, nie Orleny. Pan Czarnek też miał w ministerstwie
przynajmniej kilkadziesiąt milionów do rozdania na Wille Plus, a panu Zbigniewowi Ziobro przypadł w udziale Fundusz Sprawiedliwości, który to w założeniu miał służyć temu, aby pomagać pokrzywdzonym, czy tym, którzy wychodzą później z więzień, resocjalizować i tak dalej. No i nie jest tajemnicą, że był on wydawany niezgodnie z celami, do których został zaprojektowany, czyli kwitła tam korupcja. I jednym z odprysków tej sprawy jest właśnie kwestia aresztowania wspomnianego księdza. Tam w grę wchodziło około 100 milionów, on otrzymał 60 kilka milionów. Doszło do aresztowań i jak wiemy nawet z mediów, to na współpracę z wymiarem sprawiedliwości poszła jedna czy dwie osoby z ministerstwa i to umożliwiło te akcje, przeszukania i tak dalej. Na razie jednak z tych przeszukań to opinia publiczna nie dowiedziała się wiele, co znaleziono, bo znaleziono w domu pana ministra Ziobro akta sprawy, ale nie dotyczącej tej sprawy. Natomiast jeszcze nie wiemy, co w ogóle znaleziono. No i oczywiście, tak jak pan redaktor mówi, aresztowanie tutaj tego księdza przypomina jako żywo lata ubiegłe, kiedy to rzeczony minister Zbigniew Ziobro stosował taki areszt wydobywczy. No przypomnijmy sobie chociażby pana Włodzimierza Karpińskiego, który siedział w takim areszcie wydobywczym bodaj 9 miesięcy czy 10 miesięcy, nie miał stawianych zarzutów. Ten, no, jak on się, taki przedstawiciel partii Zmiana. Piskorski. 3 lata siedział w areszcie wydobywczym, proszę. Piskorski. Tak. On 3 lata siedział w areszcie wydobywczym pod pretekstem, że jest ruskim agentem. No ale potem trzeba go było wypuścić. No i tyle, teraz się cieszy, że żywy, zdrowy. Przepraszam bardzo, ale wydawało mi się, że to jest jeszcze lepszy przykład. No ale też znany PR-owiec Piotr Tymochowicz twierdzi, że też w takim właśnie areszcie wydobywczym przesiedział i będzie skarżył państwo polskie. Pan teraz redaktor, a dawniej w służbach Tomasz Szwajgiert również mówi, że w takim areszcie siedział. Także tak jak pan redaktor mówi, do Zbigniew Ziobro nie ograniczał się w tej sprawie. No i troszeczkę może dziwić, że Platforma Obywatelska wchodzi w te buty, bo chciała się odróżnić od nich. Jak to jest korzystne, to dlaczego ma nie wchodzić w te buty? Jak w te buty są bardzo wygodne. Bo można nawet kopnąć kogoś w tyłek. Bo jest to może korzystne z punktu widzenia praktycznego w średnioterminowej perspektywie, ale z punktu widzenia medialnego to w tej chwili nie jest korzystne. Nawet biorąc pod uwagę naszą dyskusję, to nie buduje im dobrej opinii i oczywiście nie chcemy tego, bo obaj nie jesteśmy zwolennikami tej formacji, a uważam, że trzeba stawiać na Konfederację. Ale pan redaktor użył słowa przeczyszczenie. Oczywiście dokonują się w tej chwili rozliczenia, ale moim zdaniem najważniejszą kwestią będzie, co z tego wyniknie. Czyli jak długo będzie trzymany ten ksiądz, no bo jeśli będzie trzymany miesiąc czy dwa, no trzy maksymalnie i będą stawiane zarzuty konkretne, no to ludzie mogą zrozumieć i dowiedzą się, o co chodzi. Jeśli będzie to podobna sytuacja jak w przypadku tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, no to oczywiście będzie problem. I kwestia zasadnicza. Jeden z bardzo, bardzo znanych redaktorów, a panu redaktorowi najbardziej, twierdził zawsze, że umówiły się te dwa obozy, że będą kopać się najwyżej po kostkach, do łydek, że dalej to nie dojdzie. I pytanie jest, czy niebawem jednak nie zmienią swojego postępowania i czy będzie to taktyka czy strategia, czy jednak dojdzie do rozliczeń takich konkretnych, że pewne osoby wylądują w więzieniu i to na ładnych parę czy paręnaście lat. Profesorze, oczywiście, że dojdzie. Oczywiście, że dojdzie. Już dochodzi. Sygnałem, że skończył się pewien etap i wchodzimy w etap drugi, zupełnie nowy, była sprawa panów Kamińskiego i Wąsika. Niezawisły sąd dostał rozkaz od swojego oficera prowadzącego, żeby ich skazać i to w podskokach zrobiły sądy. To jest sygnał, że
Powiadam, etap III Rzeczypospolitej dobiegł końca, a razem z zakończeniem tego etapu uchylona została również ta zasada konstytuująca III Rzeczpospolitą. My nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. I teraz wchodzimy, jak powiadam, bo tu jeżeli ma być nowelizacja traktatu lizbońskiego ze wszystkimi tego konsekwencjami, to nieomylny to znak, że budujemy generalne gubernatorstwo. A w generalnym gubernatorstwie, no to wiemy, nie może być miejsca na żadne polskie safandulstwo. Powtórzę to. Musi być dyscyplina. Musi być dyscyplina taka najlepiej świadoma, a jak komuś nie starczy świadomości, to pruską dyscyplinę mu, jak nie przez głowę, to przez tyłek będzie się mu aplikowało. No i tyle, aż zostaniemy wszyscy wytresowani. Taki los wypadł nam. Może nie wszyscy, panie redaktorze, może nie my i nasi widzowie w Niezależnym Lublinie 24. Profesorze, widzę, że pan jest optymistynko. Proszę pana, nikt nie będzie pewny dnia ani godziny. Dzisiaj rząd opublikował projekt nowelizacji kodeksu karnego, jeśli chodzi o tak zwaną umowę nienawiści. Jak pan powie nieopatrznie, na przykład zapytają pana w telewizji czy gdzieś, ile płci pan zna, a pan powie, że tylko dwie, to od razu prokurator weźmie pana w obroty. Dlatego właśnie rząd projektuje wypuszczenie 20 tysięcy kryminalistów z więzień, no bo tych wszystkich aresztowanych tam nienawistników ktoś będzie musiał pilnować i nauczyć ich porządku. A kto ich lepiej nauczy porządku, jak nie kryminaliści? I personel wartowniczy w obozie na Majdanku przecież trzeba będzie powołać. To nie ma tutaj, to nie są żarty. Jeśli pan redaktor mówi o zmianie traktatu lizbońskiego, no to musi się to odbyć przy zgodzie Parlamentu Europejskiego i przypominam, że na początku czerwca odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, a wspomniana przez pana redaktora Ursula von der Leyen wymieniła trzy formacje najbardziej zagrażające temu scenariuszowi, o który kreśli pan redaktor. I w tych trzech formacjach umieściła Konfederację. Tak, Konfederację. Więc jeśli ktoś jest przeciwny temu, co tu pan redaktor powiedział, co nas czeka, no to zachęcam, aby wesprzeć w wyborach do Parlamentu Europejskiego Konfederację. Ach, czerwcowych do Europarlamentu. No to wcześniej, a dokładnie w tą niedzielę mamy wybory samorządowe, czyli kolejne po wyborach parlamentarnych z 15 października, ważnych wyborów. I te wybory nie mają aż tak charakteru politycznego jak wybory do Parlamentu Polskiego, ale tym niemniej też mają znaczenie polityczne, szczególnie na szczeblu sejmików wojewódzkich. Jak panowie sądzicie, czy PiS się odbije od tego dna, które osiągnął podczas wyborów 15 października, czy raczej będzie się pogłębiało dalej? Zobaczymy, jak mówią niektórzy, pod tym dnem dalej będziemy się w muł pogrążali. Ja nie mam, panie redaktorze, ja nie mam w tej sprawie zdania, bo nawet nie staram się mieć. Już tylko kilka dni nas dzieli od 7 kwietnia, więc nie ma co zaprzątać sobie głowy wynikami. No, dowiemy się. Po prostu Państwowa Komisja Wyborcza podsumuje wszystkie głosy do sejmików wojewódzkich, wyciągnie z nich pierwiastek kwadratowy, potem odejmie roczną produkcję parasoli, no i będziemy mieli wyniki. To prawda, wystarczy poczekać, panie redaktorze. Natomiast jeśli już padło takie pytanie, to mogę powiedzieć, co się działo do tej pory. Mam wielu znajomych, którzy startują z różnych list i także startują z list na przykład PiS-u. I to nie pierwszy, nie drugi, nie trzeci raz. I mówią mi, że w tej kampanii najciężej było zebrać podpisy.
jeśli patrzą wstecz kilkanaście lat, i to myślę tu o kandydatach z list PiS-u, że i to w Polsce Zachodniej najbardziej, że ludzie podchodzą, mówiąc dyplomatycznie, z wielką niechęcią do kandydatów, którzy są na listach Prawa i Sprawiedliwości. I te rozliczenia, o których tu mówiliśmy, i pan redaktor Stanisław Michalkiewicz wspominał, co czyni Tusk, to jednak ma przełożenie na elektorat i na sympatię tego elektoratu. Ale jak duże jest to przełożenie, to faktycznie, zgadzam się, przekonamy się za parę dni. Ma przełożenie, dlatego że znaczna część ludzi postępuje zgodnie z tym, co zobaczą w telewizji. A co w telewizji zobaczą? Że ile tam tych 8 gwiazdek z PiS-em, prawda? No to jak jest taki rozkaz, to, no to trzeba tak robić i tyle. Więc niestety Winston Churchill powiedział kiedyś, że jesteśmy narodem wyjątkowo lekkomyślnym. Wiedział, co mówi, bo najlepszym dowodem naszej lekkomyślności to było to, że jemu żeśmy zaufali. Ale tak niestety pozostało nadal. W związku z tym prawdopodobnie już kilka miesięcy po wyborach samorządowych wszyscy, którzy głosowali tam zgodnie ze wskazaniami telewizyjnymi, będą płakali krwawymi łzami. Ale ja ich nie żałuję. A ci, co nie chcą płakać krwawymi łzami, mają wybór i tu jeszcze nie ma ciszy wyborczej, więc mogę zachęcić, aby odszukali listy Konfederacji Bezpartyjnych Samorządowców w swoich regionach i zastanowili się, czy nie warto właśnie na tę listę zagłosować. Pozostańmy z tym apelem pana profesora. Dziękuję bardzo panom za udział w dzisiejszym programie. Do państwa oczywiście serdeczna prośba na zakończenie. Proszę państwa, to dobrze albo źle, bo już tak sobie myślę, jak te kontrole jakieś różne są i tak dalej. Nam to nie grozi, bo nie dostaliśmy ani złotówki, żadnej dotacji państwowej. Jesteśmy całkowicie na państwa utrzymaniu i to od waszych wpłat na nasze konto zależy dalsze nasze istnienie. Mam nadzieję, że państwo nam pomożecie, żebyśmy mogli w dalszym ciągu nadawać wam takie programy, jak chociażby ten, który się właśnie kończy. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję panom za udział w programie, panie profesorze Piotrowski. Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam. Panie redaktorze Michalkiewiczu, dziękuję bardzo. I do zobaczenia w kolejnych programach telewizji internetowej, niezależnie lub nie. Dziękuję bardzo.